brain. Don't say we can't, oh, just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. Cześć. Dzisiaj nagrywam z takiego miejsca w górach, w którym ja już byłem bardzo często. I szukałem tutaj dzięcioła trójpalczastego i suweczek. Dzisiaj przyjechałem tutaj typowo na suweczkę, bo miałem nadzieję, że w końcu może przyszła wiosna, wiecie, troszeczkę się ociepliło i że te suweczki zaczną być troszeczkę bardziej aktywne. Suweczki nie udało mi się spotkać, za to jak widzieliście na przebitkach, spotkałem drugiego już w swojej karierze trójpalczaka. Dzięcioł trójpalczasty i on siedzi cały czas przede mną, jakieś 15-20 metrów ode mnie, na wysokości około 7 metrów. Jest bardzo blisko. Nie peszy się tym, że ja teraz do Was mówię, nie peszy się tym, że ja sobie podnoszę aparat i od czasu do czasu nagrywam mu jakieś ujęcia albo robię jakieś zdjęcie. Jest bardzo odważny. Wybrał sobie jedno drzewo i wydaje mi się, że on to drzewo wybrał sobie tak metodą prób i błędów, bo wcześniej skakał z jednego na drugie i wybrał to, które daje największe echo, największy pogłos, najsilniejszy, po prostu najgłośniejszy pogłos w momencie, kiedy on w nie bębni. On tak przywołuje, nie wiem, czy partnerkę, czy jakiegoś innego dzięcioła, czy po prostu w taki sposób się komunikuje, bo bębnienie, jeżeli dobrze się orientuje, to jest też sposób komunikacji właśnie dzięciołów. Jezu, ale światełko wyszło teraz. Słyszycie, jak on bębni? No, dzień nie jest idealny. Ja siedzę sobie pod takim drzewem, jest mi tutaj bardzo zimno. Na dole, wychodząc w góry, było ciepło. Oczywiście ja w swoim stylu ubrałem się na cebulkę, natomiast nie przewidziałem tego, jak zimno będzie na górze przez ten wiatr, który tutaj daje mocno, bo nie pada, nie ma jako takich chmur, światło jest fajne, super rozproszone, podoba mi się. Nawet na tle nieba, niekiedy pomiędzy zwykłymi gałązkami bez igieł, powstają takie fajne, przyjemne bliki, więc jest warun do zdjęć taki mój ulubiony, czyli całodniowy. Nie muszę się martwić tym, że słońce mi zaraz zajdzie albo zacznie za mocno świecić, jest tak po prostu, jest naturalny dyfuzor z chmur. Mam nadzieję, że słyszycie, jak on bębni, bo jest naprawdę bardzo blisko. Będę Wam puszczał tutaj przebitki. Zobaczymy, czy uda mi się nagrać teraz coś, co ja Wam bezpośrednio puszczę. Aha, Sony trzeba przełączyć na tryb filmowy, żeby nagrać. Dobra, nagrywamy. Będziecie mieli podgląd i na mnie jednocześnie, i na tego dzięcioła. No, zarycz, no. Dawaj. Dobra, ciężko mi już utrzymać w ten sposób aparat. Po prostu siedzę tutaj pod tym drzewem już długo. Jak ja wstaję, to on się robi mniej odważny. Ja tak sobie myślałem troszeczkę o tym, co mówiłem Wam i mówię zawsze we wszystkich odcinkach, że fotografia z podchodu jest nietrafiona w moim przypadku. I lepsze rezultaty osiągam właśnie kamuflując się. No to dzięcioła trójpalczastego, jak widać, się to zupełnie nie tyczy. Natomiast nie jest to taka stricte fotografia z podchodu, dlatego że ja sobie teraz siedzę i nie wstaję, bo jak tylko wstaję, to on zaraz ucieka w zupełnie inne miejsce. Dalej trzyma taki dystans rozsądny, że można mu robić zdjęcia, on widzi mnie, ja jego, no ale jest taki mniej spokojny. Jak ja wstaję, no to już coś mu się nie podoba. A jak sobie siedzę, to on mnie obserwuje, on dalej jest w tym samym miejscu w tej chwili. Jest już dosyć późno, bo ja tak się kręciłem za tą suweczką, nie znalazłem jej. Miałem też nadzieję na Puszczyka Uralskiego, bo znowu jestem w miejscu, gdzie jest taki las iglasto-bukowy na dole, troszeczkę bardziej z przewagą buczyny. I myślałem, że właśnie tamtego Urala trafię. No ale na ten moment jest koło godziny 14, robi się już bardzo chłodno, zaraz będzie się ściemniać. Ja przy jednej 400 w tej chwili, pomimo tego, że wiecie, dla Was to wygląda, że jest naprawdę super fajnie jasno, to mimo wszystko to ISO troszeczkę muszę podkręcać do góry i chyba na 1400, jak dobrze kojarzę, mam cały czas ISO w granicach 3-4 tysięcy. Próbowałem mu porobić zdjęcia w locie. Mogę Wam tutaj puścić parę, ale przez to, że przy 1/2000 sekundy, żeby wiecie, zamrozić ten ruch, ISO wskakuje mi aż na 12 tysięcy. No, jest dosyć ciemno dla autofokusa też przez to, bo on się w tym całym szumie w tak bardzo podniesionej czułości lubi gubić. Ale to jest akurat kwestia mojego body. Gdybym miał inne body, to przy takim ISO podejrzewam i przy takiej
ciemnicy, jak tutaj panuje, byłbym w stanie fajnie ten ruch zamrozić. A tutaj przy jednej dwutysięcznej, no nie trafia mi po prostu autofokus. Ja w A7 III mam co prawda, cały czas stuka, mam co prawda fokus na oko zwierzęcia, ale on się nie umywa w ogóle do tego, co prezentuje autofokus na oko zwierzęcia w A7 IV. Więc A7 III spoko, fajnie ostrzy z palca, jak najadę malutkim punkcikiem na oko, mam ostrość, jestem zadowolony, ale żeby utrzymać tą ostrość i śledzić obiekt, a już co dopiero tak szybko latający obiekt jak ten 93 palczasty, no jest bardzo ciężko. Więc ja sobie jeszcze chwilę posiedzę tutaj z tym dzięciołem, będę go obserwował. Może uda się zrobić jeszcze jakieś zdjęcia, może na zachód zrobi mi się troszeczkę bardziej pomarańczowo, tutaj gdzieniegdzie jakieś bliki się pojawią i jeszcze parę fotek strzelę. Mam całkiem dużo zdjęć z dzisiaj, one tutaj wszystkie będą przelatywać, oczywiście na samym końcu puszczę Wam moje ulubione wybrane zdjęcia z tego dzisiejszego wypadu w góry. No wątpię, że spotkam tą suweczkę, ale jak wypiję kawę i dzięcioł stąd odleci, albo nawet jak nie odleci, ja się po prostu stąd zawinę. W ogóle nie wiem, czy wy to widzicie, ale to drzewo, o które ja się opieram, tak pracuje na tym wietrze. Ja po prostu czuję cały czas, jak ono mi po plecach robi masaż. Chodzi przód, tył. Ja nie wiem, czy to jest rozsądne tak pod nim siedzieć. No ale jedno ze zdrowszych drzew tutaj, to, o które się oparłem. Specjalnie nie opierałem się o takie, które jest jakoś bardzo wyschnięte, bo raz na tych wyschniętych właśnie żeruje dzięcioł, a nie chcę go mieć nad sobą, chcę go mieć przed sobą albo gdzieś obok. A dwa, no właśnie bałem się, że mi pęknie na tym wietrze, bo wiatr jest naprawdę srogi. Ja w ogóle w swojej niezmierzonej głupocie uznałem, że to już jest sezon na rękawice takie wiosenno-jesienne i spakowałem do bagażnika, w sensie zostawiłem w bagażniku moje rękawice zimowe, fajne, grube, z nakładkami na palce i wziąłem byle jakie rękawiczki z AliExpress, wyciąłem w nich po 3 dziury w każdej na paluchy i teraz nie czuję tych paluchów za bardzo. O, ale on twardo łupie w to drzewo. To jest naprawdę, jakbyście zobaczyli, jaki dźwięk wydają inne drzewa, to musi być bardzo spróchniałe, bardzo już takie obumarłe, bardzo w środku niespójne, takie no powodujące to, że ten dźwięk jest po prostu głośniejszy. I on bardzo dobrze sobie zdaje z tego sprawę, dlatego bębni dokładnie o to jedno drzewo cały czas. Aha, no i jaki jest plan na dzisiaj? Zostawiam tego dzięcioła za chwilę, spróbuję mu zrobić dosłownie jeszcze jedno podejście do fotek, zobaczymy, jak trochę się poruszę, to może on mi przeskoczy na inne drzewo. Ale pójdę jeszcze w jedno miejsce, bo dwa miesiące temu, nie dwa miesiące, gdzieś w listopadzie, słyszałem tam troszeczkę niżej przy szlaku suweczkę. I jestem pewny, że ją słyszałem, nie udało mi się jej tam zaobserwować, też nie wracałem tutaj w te rejony po tą konkretną suweczkę, nie byłem tam jeszcze od tamtego czasu. Zobaczymy, daję sobie na to godzinę, jak przez godzinę nie wypatrzę suweczki, nic się nie zacznie dziać, to będę musiał się zwijać, bo będzie już całkowicie ciemno, a nie mam ze sobą latarki, bo też nie planowałem siedzieć tak długo. Myślałem, że spotkam suweczkę albo nie spotkam, zawinę się, a tak z tym trójpalczakiem tutaj walczę już, znaczy walczę, to nie jest żadna walka, on jest po prostu dzisiaj takim modelem, tak czuję fame, że no, nie ucieka w ogóle spod obiektywu. Teraz pięknie zaświeciło, on siedzi w cieniu. Dobra, dopiję kawę, porobię mu jeszcze parę fotek, wracam do Was opowiedzieć, czy coś tutaj się jeszcze zmieniło, czy będę szedł po tą suweczkę. Oby. Dobra, słuchajcie, ja już siedzę tak skulony i zmarznięty, znowu mi usta zamarzły. Co ciekawe, od ziemi mi nie ciągnie. Siedzę na takiej trawie, trochę mchu jest pode mną, więc generalnie bardzo spoko. Ale wieje, bardzo wieje i ja już nie czuję tych moich odkrytych palców. Dzięcioł troszeczkę się poprzemieszczał, tak jak przewidziałem. Jak wstałem, to on trochę się oddalił, potem znowu ośmielił się trochę i podfrunął bliżej. Zrobiłem jeszcze dwie czy trzy fotki z takim bardziej zielonkawym tłem, chociaż zieleni wkoło nie ma dużo. No to udało mi się trafić tak, żeby w tle były jakieś tam igły. Słuchajcie, żebyście widzieli, jaki to jest dzień, ten dzięcioł. Ja stoję sobie pod drzewem ze 3 metry od niego i nagrywam go telefonem. Więc tak mi się udało dzisiaj trafić takiego dzięcioła. I co? Ja się stąd zawijam, po prostu zaraz tu przymarznę. Idę rzeczywiście sprawdzić tą suweczkę. Wątpię, że coś z tego będzie, szczerze mówiąc, ale idę spróbować mimo wszystko. I widzimy się za chwilę.
Wiatr jest masakryczny. Zszedłem już, jak widzicie, troszeczkę niżej, bo tam na górze, jak szedłem za tą suweczką, oczywiście jej nie znalazłem, więc wszystko zgodnie z planem, tak? Jeżeli plan zakłada, że raczej ciężko będzie spotkać suweczkę, to możemy przyjąć, że skoro jej nie spotkałem, to plan został wykonany w 100%. Więc spoko. Plan mamy wykonany, suweczki nie ma. Za to dosłownie całą kartę 64 giga wypełniłem zdjęciami i filmami Trójpalczaka. Jestem mega zadowolony z tej sesji, mimo wszystko. Trochę losowa, znaczy losowa, nie losowa, na suweczka, Trójpalczak, często je można spotkać w tym samym biotopie, więc ja się nastawiłem, że ten Trójpalczak tam może być, ale mimo wszystko to na suweczkę liczyłem bardziej, więc dalej jestem bez suweczki. Ale co ciekawe, suweczkę zrobię niedługo. Idzie wiosna, wszystkie zwierzęta będą coraz bardziej aktywne, okres godowy, będą latać, szukać partnera, partnerki, robić gniazda, czyścić dziuple, więc pół miesiąca, miesiąc i zrobię tą suweczkę i tego Urala nieszczęsnego. Ale na ten moment ja myślę, że spokojnie możemy już uznać, że przyszła wiosna, że idzie wiosna. To są pierwsze dni, kiedy nawet dzisiaj na Instagramie w rozmowie ze znajomym zwróciłem na to uwagę, że bardzo dużo ptaków rozpoczęło już toki. No bo co, bo mamy totalnie początek lutego, a ten dzięcioł już szukał partnerki. On już był tak dziki, już był tak nakręcony, po prostu latał z drzewa na drzewo, szukał, kombinował, no był bardzo żywy, był widać, miał energię, był pojedzony. No jak tylko śnieg stopniał, widocznie warunki tych ptaków szybciutko się poprawiają i one dostają jakby nowego życia. Zazwyczaj właśnie na wiosnę jest taki okres, na który wszyscy fotografowie przyrody czekają, bo wtedy wszystko wychodzi, wszystko jest odważniejsze, wszystko podchodzi bliżej do człowieka w nadziei na spotkanie może gdzieś tam partnerki, jakikolwiek ruch. No troszeczkę inaczej jest na wiosnę po prostu niż przez całą resztę roku. No i ten okres zaczyna się już teraz. Ale tak, zwiałem z góry, suweczkę olałem, nie było szans w ogóle na jej znalezienie, bo już mi urywało głowę od wiatru. Tutaj ciągle wieje, ale nie aż tak, jak tam wiało na górze. Mam całą kartę świetnego materiału, ale żeby nie zostawiać Was tylko z losowym materiałem, co prawda z fajnym gatunkiem, ale mimo wszystko z losowym materiałem troszeczkę, którego nie planowałem, to sprzedam Wam jeden bardzo cenny tip, który większość fotografów przyrody, podejrzewam, już zna i stosuje od dawna, ale jeżeli jesteście w tym nowi, to ta metoda, o której Wam zaraz powiem, ona dotyczy fokusowania, ta metoda sprawi, że będziecie mieli po prostu więcej ostrych zdjęć. Ale o co chodzi? No, myk jest taki, że większość fotografów na początku, czy nawet przez całą swoją karierę, ma powiązany przycisk spustu migawki razem z autofokusem. Ja już totalnie zapomniałem, że to w ten sposób działa, więc muszę się mocno skupić. W aparacie prosto z pudełka, tak, jeżeli nic nie zmienicie, chyba że są jakieś wyjątki, ale w większości aparatów prosto z pudełka autofokus jest przypisany do przycisku spustu migawki. Tak? Naciskacie przycisk spustu migawki do połowy i wciskając go do końca wykonujecie zdjęcie. Wciskając go do połowy oczywiście aparat łapie fokus w tym momencie. No i wtedy trzymacie go sobie i fokusujecie. I ma to swoją zaletę, tak? Dla fotografów zajmujących się reportażem, zdjęciami ślubnymi, zdjęciami street photo. Ogólnie bardzo wiele osób zostawia sobie, przywiązuje się do tego sposobu fokusowania i nigdy go nie zmienia. Ale jest alternatywny sposób, jest kilka alternatywnych sposobów, ale drugi najbardziej popularny sposób fokusowania, który moim zdaniem sprawdza się niesamowicie dobrze w przypadku fotografii dzikiej przyrody, w przypadku fotografii ptaków i ja nigdy nie wyobrażam sobie już robić zdjęć fokusując tutaj na spuście migawki. Tym alternatywnym przyciskiem, który pomoże nam sfokusować, jest przycisk tylny. Sama metoda fokusowania w ten sposób na tylnym przycisku nazywa się dokładnie tak, z angielskiego back button focusing, fokusowanie czy ostrzenie tylnym przyciskiem. I tyle, to jest cała filozofia, należy sobie przenieść, odłączyć jakby w menu, w większości aparatów można to zrobić, odłączyć sobie fokus z przycisku spustu migawki, przenieść go na tylny przycisk i dzięki temu można zawsze bez wykonywania zdjęcia i łatwiej sobie kadrując trzymać fokus tutaj kciukiem, używając właśnie tego tylnego przycisku i przez to my zawsze mamy ostrość tam, gdzie chcemy, a czas reakcji potrzebny na zrobienie zdjęcia no spada nam, bo jest skrócony właśnie o ten moment, kiedy normalnie musielibyśmy nacisnąć spust migawki, tak? To też zajmuje przecież czas, a dodatkowo w trybie zdjęć seryjnych dużo ciężej trzymając ten spust migawki przekadrowywać i utrzymać fokus w miejscu, które nas interesuje. Korzystając z tylnego przycisku
Ja mogę go, i tak robię zresztą, jak i większość fotografów przyrody, przytrzymuję ten przycisk po prostu i kadruję sobie, śledzę jakby tym jednym punkcikiem, który skupia mi fokus, śledzę nim za obiektem, w ten sposób zawsze obiekt jest ostry i jeżeli kadr wygląda tak, jak ja chcę, żeby wyglądał, to naciskam sobie wtedy dopiero ten spust migawki i jest to metoda, szczerze mówiąc, o której ja już zapomniałem, że w ogóle jest jakąkolwiek metodą, bo tak długo z tego korzystam, do tego stopnia, że ja nawet wykonując zdjęcia krajobrazowe czy jakiekolwiek inne zdjęcia, w każdym jednym aparacie, nawet w tym, którym teraz nagrywam, przełączyłem sobie fokus po prostu na tylny przycisk, bo jest to o tyle wygodniejsze. I to nie jest absolutnie moja metoda, to jest metoda znana wszem i wobec. Ja sam zaczynając z fotografią dzikiej przyrody, to była jedna z pierwszych rzeczy, którą gdzieś tam jakiś youtuber polecał, żeby sobie zmienić w aparacie na początku. I nigdy tego nie żałowałem. Mało tego, jest to jedna z najlepszych rzeczy, jakie ja zrobiłem dla swojej fotografii. Nie wiem, na ile często i gęsto mówi się o tym sposobie fokusowania na polskim YouTubie. Mam nadzieję, że ktoś z Was skorzysta z tej rady i wypróbuje chociaż fokusowanie tym tylnym przyciskiem. Na początku oczywiście trzeba sobie jakiś switch w głowie przestawić, tak? To tak samo jak przesiadamy się, nie wiem, z skrzyni automatycznej manualną albo z manualnej na automatyczną. Coś trzeba przestawić. Także oczywiście może być tak, że nie będziecie w stanie się na to przesiąść, na tą metodę fokusowania. Ale myślę, że i tak warto spróbować. Są fotografowie, którzy nigdy nie zmienili sobie tej podstawowej jakby metody, nigdy nie ściągnęli fokusa ze spustu migawki, ale ja należę akurat do tej drugiej grupy i zawsze będę serdecznie polecał, spróbujcie przynajmniej parę wyjść w teren, wykonać właśnie przy pomocy fokusowania na tym tylnym przycisku. I słuchajcie, ode mnie na dzisiaj to by było na tyle. Zostawiam Was już za chwilę z moimi ulubionymi zdjęciami z tego wypadu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że to wyjście troszeczkę bardziej spontaniczne i takie bardziej... I samo nagranie też troszeczkę takiej bardziej w luźnej formie vlogowej przypadnie Wam do gustu. Jeżeli film się podobał, zostawcie po sobie jakiś komentarz, może łapkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco. Ja w tej chwili już sobie unormowałem, że wrzucam filmy przynajmniej raz w tygodniu, zazwyczaj między sobotą a wtorkiem. A na ten moment dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Hej! Brain. Don't say we can't, oh, just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You've fetched your ideas from nowhere, all from another world. Your logic's impaired, your full picture is cropped. Cause we both know one day they're just gonna try again.